wąsek na naszych ekranach. Oglądaliśmy go w Zakopanem. Niestety nie udało mu się punktować. Był 32 i 37 w tym sezonie. No, szóste miejsce w Nizhnym Tagile, ten rekord życiowy i tam bardzo dużo punktów mu wpadło. Generalnie sześciokrotnie zdobywał punkty zawodów Pucharu Świata w tym sezonie Paweł Wąsek, no, ale czekamy, aż poprawią się warunki. Troszeczkę za mocno wieje w tej chwili z tyłu skoczni. Chociaż tak patrząc nad Pawłem Wąskiem, tam nad górze powiewa rumuńska flaga i ona jakby tak w przeciwną stronę się wychylała, więc jakby Paweł miał wiatr pod nart. No ale dobrze, wiatr jest w korytarzu przyjętym i popatrzmy teraz na skok reprezentanta Polski, by pokonać Czofeninga ponad 93 metry. No i to jest dobry skok, no nie na tyle, by znaleźć się przed Austriakiem w klasyfikacji, a więc 90-metrowy skok, a więc dokładnie w punkcie konstrukcyjnym największego obiektu w Rasznowie wylądował Paweł Wąsek. 42 skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Będzie miał odjęte 3 punkty i w pierwszej dziesiątce powinien być. Jest na 9 miejscu jeszcze.